W zasadzie to mamy mały problem, bo sobie chodziliśmy tam po tej górze, zrobiło się bum 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 bum, spadliśmy. No właśnie, na dół. Na dół, troszeczkę. Tu, o, tu, ten śmietnik. No, tak. Fajnie się działo, pan nawet krzyczał. Ja próbowałem rękami machać, ale nie wyszło, grawitacja była silniejsza. Dokładnie. Dobra, koniec żartów. Moi drodzy, jesteśmy w małym takim podziemiu po Kalickiego. Co by tu powiedzieć? Że jest ładne niebo dzisiaj. Tak, niebo jest ładne, niebo jest ładne. Na pewno jakiś tunel tu kiedyś był, bo widać to dawno, co coś tu było. Kanał? Kanał. Dość duży kanał. Obiadu? Też możliwe? Tak, bardzo nie, bo to jest budynek. No właśnie. Troszeczkę niżej wstawiony. W zasadzie nisko, bo w zasadzie w ten budynek kiedyś powinien być podziemny, mi się wydaje. Znaczy, to jest budowla podziemna. Mogło tak być. Albo i nie, bo są mocne. Zabudowane. O. RD-404 zamurowane okno. Tak, ten budynek chciał poznać, że zabudowany. To jest widać, że my zabudowali. Pozostało widać po naszej technologii. Tak. To żelbeton już. Tak. Żelbeton, nie beton cegła. Dokładnie, że jest tutaj. Spoko, to wszystko widzę. Jest na dłoni. Dobra, idę w takim kierunku. No i tak, tu w zasadzie się kończy. Stary budynek. Zaczyna się akurat. Ale tego może będą. Jak widać. Ale to nie jest to, co sobie jeszcze coś mi się wydaje, że czeka nas wycieczka w dół po drabince. No to wygląda. To wycieczka. Zobaczmy, co tam jest. Ostatnio jak wchodziliśmy po drabince, to żeśmy do parku Poniatowskiego, dobrze pamiętam. Tak. Wata cukrowa, to znaczy szklana. Cukrowa. No, przeszkodziliśmy. Jak widać, nasze to było pełno. Ty zobacz! Nawet to widzę na razie. A, to był który kopan. Wiecie, no mam takie kasety. No na płytki widzi. Takie, no. Tak, czarne, duże takie. No tak, musiał powstrzymać. To też działa, tak? Kurde, albo coś takiego. Raczej woda. Woda też taka pić. Tutaj Zygmunty też porządziły, do końca nie wiadomo, co to za wynalazek. Może ogrzewasz do nóg, zobacz. Jedna dziura, co też nogę. Tu droga dziura, co za cztery drogę. A tak nie, to tutaj jest miejsce na głowę akurat. Aha, spoko. No nieważne, to jest taką głowę. Z całą pewnością... O, płyta! Ojoj, informatycy tu byli. Nasi tu byli. Quake 3. Od razu Quake 3. No dobra, nie tak. Tam Zygmunty sobie spały. Tam nie przyjemnie pachnie, tam zresztą nic tam nie ma, bo tam jest od razu... O, buty widzę. No mówię buty, no. Zostawiłeś swoje buty? Zygmunt, wyłaź! Zygi! To nie był Zygi. Nic nie mówię. Nie no, tam nie przejdziemy, tam taki małą przebitką, gdzie jest róża tylko od kanału. Z całą pewnością to nie jest to miejsce, które chciałbym się... Nie, kanałów nie mam ochoty zwiedzać dzisiaj. Ajaj, a ja bym się aż pokusił. Ale nie wiem, czy to dobrze pomysł, to jest tylko kanał, a to raczej nigdy nie dojdziemy. Tam nie dojdziemy, gdzie tam jest takie przejście tylko wybite na te. Na rury. Na rury. Nie, w bloku też takie przejście na rury. No. Aczkolwiek graficiarzy to nie widać. Czy bym nie widać, tak? Chyba tak. To po naszym materiale już nie będę widać, tak? Ja już tak będzie. Ojoj.
Oświetlenie! Teraz oświetlenie było. O. Tak. Patrz, muszę pod nogi patrzeć. Książkę nawet mam. Literaturę. Człowieku. Widziałem, że jest. Jest. Ściekówka? Aha. A może to jest ta ściekówka, o której, pod którą my nie chcemy stać? No raczej nie, bo ona taka ciutka wystarczyła, ona przedzemiała mocniej. Jakby to się bym zrobiło? A jakby jakiś taki człowieczek poszedł do WC w kalicki, kurde, i nawalił naprawdę mocno po tym hamburgerze, który w stołówce tam zjadł? Oj, to by było nieprzyjemne dla nas i dla niego. To to grazi biohazardę. To, czyli skażeniem chemicznym dla polskich nieuków. Zresztą to by było wtedy biologiczne skażenie chyba. A oj, dopadę, tak. Chyba tak. No chyba tak. Jeszcze by nas posądzili o terroryzm. Terrorka? Ojoj. Terrorskład. Nie, PZ skład. PZ skład terror. Nowoczesne mamy kisówki dzisiaj, tak? Nie wiem, czy po tym hamburgerze z McDonalda chyba. To mówiłem, nie jemy. No teraz pytanie, czy idziemy tam szukać? Tam czy od razu robimy zjazd w dół? Zjazd w dół. Dobra, ja ostatnio robiłem pierwszy, że zjazd w dół, teraz robię też. Ostatnio ja robiłem pierwszy zjazd w dół, ale mogę coś dać pierwszy. Ty też proszę. Ty, to jest huczy, to jest huczy. Ile ważysz? 33,6. No ile jest? 50? No. No ja ważę 62,3. Ale to nie znaczy, ale ty jesteś wyższy ode mnie o 2 metry, więc... Jaki wyższy? Ty jesteś wyższy, ile masz wzrostu? 1,30 m. Chyba 1,90 m. Tak, 8,2. Tak? No to ciekawe. Dobra, to chwilowo co? Kończymy materiała naszego? To znaczy spinaczka, pupą w górę. No to zapraszam cię na górę. A ja już kończę materiał w sumie. Ej, no nie na głowę, tak? No, dziękuję za uwagę. Moja wspinaczka na górę. Jeszcze muszą... Nasze rowery... Tu zostaną. Tu? A gdzie? Tu zostaną. Mówię, żeby jadać bliżej i przypiąć. A są przypięte. No. No. Taki rower to ja prowadzę sam. A dwa? Co? A dwa na raz? No jeden koło odkręcę, robię jeden. Aha. Nie migać, nie całować. No to o co chodzi? Ale ty chcesz się nakręcać? Tak. Siad. Gimnastyka, tak? Aha, dobra, spoko. No to nie ujdzie. To ja chciałem podnieść komać, bo to przez spodnie, wiesz, krok. Ja wiem, to... Ale ciasny, tak. I rozstaw dług, nie mogę spagatu zrobić, kąt 99. Rozumiem, tak. Próbuję inny manewr. Też się nie da tak. Cholera. Grawitacja. No właśnie. Jezus. Bolet. Jakbyś się na nią to byś miał. No chociaż nie powiem, że na kogo innego mógłby się przyjemność. Uważaj, chwieje się. Odwracam. O, gruchuwa wojskowa. Jestem. I uwaga na głowę. Sprawdź, bo to muszę czekać, tak? No nie wypinaj się, no. Musiałem zrobić taktyczny zwrot o 188 stopni, tak? No spoko, niech ci będzie, no niech ci będzie, no. Co mam pod głową? Druty. Kurwa, wiedziałem. Zbrojeniowe. Pięknie. No gdzie, bo miał... No, uważaj sobie. O Jezu, Jezu, jaki ja stary jestem. O, Zygmunt wyszedł. No, to teraz ja idę tam spać sobie, o, tam. Nie idę. Idę wolę na górę. Dobra, Zygmunt, kończę materiała. Kończysz? No, pewnie, Darku. To straszne. No, ale zaraz będzie następny. No to jest straszne. Myślę, że dzisiaj na dzień pomieścić się już nie nadaje. Urodziłem sobie stare dzieńcy normalnie. Ła. To straszne. To straszne. Moje buty. A moje ręce to są normalnie szok. Ja się chyba załamę. No, dobra. Co ja zrobić? Na razie. DC. Znaczy disconnect. Czyli rozłączenie z siecią. Tak? No, coś takiego. A, to zostawiłem lampę. Aha. Utrudnienie dla ciebie. Dzięki.